Bo ty nie wyglądasz, Tomasz, na faceta, który ma niską samoocenę. Oj, to się zmieniło dopiero bardzo niedawno, a właściwie chyba jeszcze się to zmienia. Ja mam bardzo... Może dlatego też tak, wiesz, do tej pory w życiu dużo krzyczałem, bo właśnie próbowałem to zasłonić trochę. A co, I... czułeś, że jesteś głupi, przaśny? Tak nie mi się cały czas wydaje że mimo tego, co osiągnąłem, mimo tego, gdzie jestem, jak długo już jestem w tym wszystkim, to cały czas wydaje mi się, że każdy jest... Wydawało mi się teraz już troszeczkę tą, ten Masterchef, jednak to był duży przełom też w moim życiu e, osobistym, a nie tylko zawodowym. Mm -hmm. I faktycznie jest tak, że mm, ja zawsze się nie tyle porównywałem, co zawsze jak ktoś mi mówił: Ej, wiesz, tutaj jesteś takim super gościem. No, ale ja występuję z tym i z tym, mówię ci, znam go i wiesz, i od razu przechodziłem na kogoś, bo bałem się, że jednak, no, no nie miałem tej samej oceny takiej pozytywnej w ogóle.